Witajcie, drodzy kochani. W ostatnich dniach doszła do mnie wiadomość, że został złapany Anunnaki po wielkiej potyczce, po wielkiej bitwie. Został złapany na Krymie przez siły specjalne rosyjskie. Oczywiście on stosował technologię, która deskontroluje umysł ludzki, czyli powoduje pewne zaburzenia w świadomości ludzkiej. Pewnym rodzajem technologii stosował na ludzi, na żołnierzy, którzy tam go atakowali. Ale został przejęty w końcu dzięki specjalnemu atakowi sił rosyjskich. Został przejęty ten Anunnaki. Obecnie znajduje się w pewnym specjalnym miejscu wojskowym. Jest tam po prostu badany, jest po prostu poddany odpowiednim procesom. Także Anunnaki są istoty, które nie są przychylne nam. Powodują zniknięcie wielu plemion, na przykład w północnej Kanadzie zniknęły całe plemiona Indian właśnie z powodu właśnie tych stworzeń. Dodam, że to jest cywilizacja więcej zaawansowana jak nasza. Posiadają odpowiednią technologię, dzięki której mogą być albo widzialni, albo mogą powodować pewne iluzje optyczne u nas, w naszym mózgu. Wydaje nam się, że widzimy jakąś osobę, jakąś mężczyznę, kobietę, a tak naprawdę to nie jest żadna kobieta, żaden mężczyzna, jest to po prostu Anunnaki, który się transformuje dzięki swojej technologii, może po prostu transformować się w różne formy. Także drodzy kochani, musicie uważać na te stwory, szczególnie w Turcji, Iran, Afganistan, Syria. Tam również występują Anunnaki. Tam była duża potyczka właśnie z tymi stworami. Była ta potyczka z wojskami rosyjskimi. Bardzo dzielnie się broniły wojska rosyjskie właśnie przed tymi stworzeniami. Ale również wychodzi mi w badaniach, że również w Iranie występują te zwierzęta, te istoty, jak również występują część Afganistanu. Tam również można natrafić na te stwory. Są to stwory mięsożerne, także są to stwory wysokości do 3 metrów wysokie i spotkanie z nimi nie należy do przyjemnych. Mogą kontrolować, mogą manipulować ludźmi. To są właśnie Anunnaki. Także to jest ta informacja właśnie z ostatniej chwili, że został Anunnaki jeden złapany. Jest w tej chwili w odpowiednim miejscu, w Rosji gdzieś, nie wiem gdzie. To jest to w sekrecie, ale po prostu dzięki odpowiedniemu działaniu sił rosyjskich został po prostu ujęty. Na marginesie chciałbym, drodzy kochani, skomentować, iż moja firma Energy Aron produkuje aronit mineralny bardzo zdrowy. Możecie go stosować do leczenia, do bólu, do zabezpieczenia się przed promieniowaniem, leczenia bólów. Jeżeli macie jakiś ból w danym miejscu w waszym ciele, możecie go przyłożyć do miejsca, gdzie znajduje się po prostu ten ból, czy to jest łokieć, czy to jest noga, czy to jest jakiekolwiek, czy to są plecy. Możecie go po prostu przykładać na 15-20 minut, na pół godziny, na 40 minut. Również on pomaga w lepszym samopoczuciu. Chciałbym też zaproponować wam podkładkę mineralną, bardzo zdrową, do harmonizowania struktur wody. Możecie ją zakupić na linku pod YouTube'em, gdzie będzie link do sklepu internetowego. Tam po prostu możecie wejść, pooglądać, ewentualnie zdecydować się na zakup danego produktu. Ja od ciebie się żegnam. Pozdrawiam was serdecznie tutaj właśnie z Wysp Kanaryjskich i do widzenia.